Witam świątecznie, kurs na kulturę. Zapraszam po raz kolejny do jednej z piotrkowskich księgarni po książki, które mogą być i wspaniałym prezentem bożonarodzeniowym, ale myślę, że przede wszystkim pięknym, twórczym odpoczynkiem, chwilą wytchnienia. Rozpoczniemy dziś od spotkania z Moniką Szwają. Najnowsza powieść autorki to Anioł w kapeluszu i jest to kolejna książka pełna optymizmu i humoru. Jak wszystkie książki tej autorki, kończy się happy endem, co nie zmienia faktu, że podczas czytania nasuwa się wiele refleksji. Czasem tak bywa, że trzeba uciec od swojego życia, żeby zacząć żyć naprawdę. Za sprawą przypadku w peryferyjnej dzielnicy Szczecina, na skraju lądu i wody, spotyka się kilkoro takich uciekinierów. Pozornie nie brakowało im niczego, a jednak musieli całkowicie oderwać się od przeszłości. Emerytowana uczona, nadrzeczny kloszard i kilkunastoletni chłopiec w stanie załamania nerwowego. Aby mu pomóc, jego nowi przyjaciele muszą popełnić przestępstwo. Taką właśnie leciutką, zabawną, ale dającą do myślenia książkę polecam wszystkim paniom i nie tylko. Wcześniej Jestem nudziarą, wcześniej między innymi Zupa z ryby fugu, a teraz najnowszy Anioł w kapeluszu. Tę książkę będzie można ode mnie otrzymać, właściwie od księgarni Matras, o tym za chwilę. A teraz spotkanie z wyjątkową kobietą. Piękna, emocjonalna, bez wątpienia temperamentna kobieta sukcesu, gwiazda ekranu. Wykreowany przez media wizerunek Danuty Stenki nawet w połowie nie oddaje prawdy o tej niezwykłej osobowości. Pełne szczerości, rozmowy z Łukaszem Maciejewskim odsłaniają inne, nieznane, ale wyjątkowo piękne oblicze wyjątkowo pięknej Danuty Stenki. Aktorka opowiada o swoim dzieciństwie spędzonym w maleńkiej kaszubskiej wsi, o wyboistej ścieżce kariery, która zaprowadziła ją na najważniejsze sceny stolicy, wreszcie o fascynującej pracy w teatrze, na planie filmowym i w telewizji. Z jej poruszających wspomnień wyłania się opowieść o dojrzewaniu kobiety do niezależności i spełnienia, w której każdy łatwo odnajdzie cząstkę własnego życia. Polecam książkowe, niezwykle intymne spotkanie z Danutą Stenką. Natomiast tych, którzy woleliby na żywo, bardziej kreacyjnie, bo aktorsko, zapraszam do Warszawy, do Teatru Narodowego. A teraz, szanowni państwo, pomysł. Zdaję sobie sprawę, że książki nie są najtańszym, na pewno najlepszym prezentem. To też pomysł na książki, na przykład do 20 zł. I oto Stephen King na wielkim ekranie, pierwszy pomysł. Pomysł numer dwa, świetna seria kryminalna, Kamila Läckberg, Księżniczka z lodu, między innymi. Natomiast nieco droższe, ale za to równie ciekawe, Alfabet Marka Kamińskiego, 30 zł. No i dla fanów kina polskiego, ale nie tylko, Cybulski o sobie, według Marioli Prydzwan. Zapraszam do księgarni, zapraszam po te książki, bo to piękny prezent, o czym przypominam już od miesiąca. A teraz zapraszam na wystawy. Z księgarni przenosimy się do Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej 8, gdzie można oglądać wystawy piotrkowskich artystów Andrzeja Hoffmana i Jerzego Korczaka-Ziółkowskiego. Artyści, choć nie urodzeni w Piotrkowie, to miasto ukochali na tyle, aby ulubione zakątki uwiecznić na swoich obrazach. Się podoba ta wystawa. Widać tą różnicę pomiędzy stylem malowania pomiędzy Andrzejem Hoffmanem a panem Jerzym Korczakiem-Ziółkowskim. I właśnie to jest taki fajny kontrast, że można porównać dwa różne style różnych artystów, którzy robią to samo, Piotrków malują, ale w różnym stylu i można, fajnie to właśnie wszystko wygląda. To, co widzę, no to jest fantastyczna sprawa. A tym bardziej dzieła pana Jerzego, co mi w nich zachwyca najbardziej, światłocienie. Nawet aparat chyba fotograficzny nie jest w stanie oddać no, tej idealnej wręcz kreski, którą stosuje pan Jerzy. A co do drugiego pana, no tak samo, to jest coś pięknego, to jest po prostu dar. Na wystawie prezentowane jest ponad 40 prac, pokazujących zabytki i zakątki miasta. Obrazy można oglądać do 19 stycznia. Natomiast w galerii przy ulicy Dąbrowskiego można oglądać wystawę pokonkursową Kaliskiego Biennale. Tu prezentowane są nowoczesne grafiki. Każdy z obrazów może stać się na przykład gwiazdkowym prezentem. Jak można porównać cenowo prace, które są wystawiane w Piotrkowie, a te na Kaliskim Biennale? Znaczy cenowo to jest ciężka sprawa, bo wycenę obrazów dokonuje artysta,
Na tą wycenę składają się różne elementy, począwszy od tego, czy dany twórca jest uznany, czy nie, czy on jest na początku swojej drogi twórczej, czy już się cieszy uznaniem i renomą. No, też ważne jest, jakie osiągnięcia artystyczne ma, czyli nie wiem, praca artystyczna, nagrody wcześniej zdobyte, nie wiem, praca na uczelni. To są wszystko elementy składowe, które mogą powodować, że cena danych prac będzie albo wysoka, albo niska. A tych prac cena jaka jest? Bo słyszeliśmy tutaj przed chwilą, że jest jedno wyjątkowo drogie dzieło. Są, znaczy powiem tak, wygląda to tak, że cena też jest jak gdyby częścią ubezpieczenia wystawy. Wiadomo, że artysta wysyła pracę, no podaje cenę, no raz, że jeżeli ktoś by chciał kupić, dwa, jeżeli by na przykład praca uległa uszkodzeniu, zniszczeniu, no to wtedy odpowiada galeria. Także ceny się wahają od 150 zł do 3000 euro, także no rozpiętość cenowa jest olbrzymia. No właśnie ta praca tutaj ze szpilek wykonana chyba te 3000 euro kosztuje, prawda to? Tak, prawda. Najdroższe dzieło? Chyba tak. A w Piotrkowie najdroższe dzieło na Piotrkowskim Biennale? Trudno powiedzieć, ale 15 tysięcy, 20 tysięcy były takie prace. O tym, co decyduje o cenie obrazów, opowiemy jeszcze w kursie na kulturę. A grafiki przy ulicy Dąbrowskiego można oglądać do 12 stycznia. Miłośnikom emocji bardziej kryminalnych polecam powieść kryminalną napisaną przez niejakiego Roberta Galbraitha. To początek serii, której bohaterem jest Cormoran Strike, prywatny detektyw z Londynu. Wołanie kukułki, taki to tytuł, to wciągająca, ale przy tym niezwykle klimatyczna powieść zanurzona w londyńskiej atmosferze spokojnych dzielnic, no i tętniącego życiem Soho. Zdradzam tajemnicę. Robert Galbraith to tak naprawdę J.K. Rowling. No, taki pseudonim, ale książka świetna, polecam. Pod balkonem londyńskiego apartamentu znalezione zostaje ciało supermodelki. Policja stwierdza samobójstwo, lecz brat ofiary nie wierzy w tę wersję i zatrudnia prywatnego detektywa. Strike jest weteranem wojennym, który ma kłopoty finansowe i właśnie rozstał się z kobietą swojego życia. Sprawa Luli jest dla niego szansą na odbicie się od dna, ale im bardziej wikła się w skomplikowany świat wyższych sfer, tym większe grozi mu niebezpieczeństwo. Dzisiejsze świąteczne spotkanie rozpoczęliśmy od Anioła w kapeluszu Moniki Szwaj i na tej książce również kończymy, bowiem powieść autorki jest jedną z trzech nagród, które dla Państwa przygotowałem ja, ale przede wszystkim sponsor, księgarnia Matras. Poza tym Mądrość Toskanii, Ferenc Mate i piękna dla dzieci książeczka o skrzacie żarku. Wszystkie dla Państwa, a pytanie konkursowe brzmi. Monika Szwaja jedną ze swoich powieści ulokowała w pewnej zatoce. O jaką zatokę mi chodzi? Bardzo proszę, kultura@telewizjapiotrkow.pl dla Państwa wybrane trzy powieści. A teraz kolęda. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta. Dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszko. Yeah.
zadziwieni za anielskim głosem pieni, gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud. Cicha noc, święta noc, narodzony Boży Syn, Pan wielkiego majestatu, niesie dziś całemu światu odkupienie win, odkupienie win. Drodzy Państwo, dosiadając się niejako do Państwa świątecznego stołu, życzę pięknego 2014 roku, ale przede wszystkim takiego, w którym znajdziecie Państwo czas i na książkę, i na teatr, i na kino, i na muzykę, i na spacer, i na Piotrków, i na kurs na kulturę. Do zobaczenia.